Czwartą niedzielę lipca witamy Państwa z Lubaczowa, miasta powiatowego leżącego w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Miejscowość położona jest na płaskowyżu tarnogrodzkim, blisko granicy państwa z Ukrainą. Gościmy dziś w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. Początki parafii sięgają czasów króla Kazimierza Wielkiego. Kościół parafialny został wybudowany w latach 1898-1899 w miejscu wcześniej drewnianej fary miejskiej. W 1945 roku świątynia została podniesiona do godności prokatedry. W latach 1945-1991 była siedzibą administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej. W latach 80. XX wieku do kościoła świętego Stanisława dobudowano od strony prezbiterium postmodernistyczny kościół błogosławionego Jakuba Strzemie, który w roku 1991 został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności konkatedry diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Obecnie świątynia pełni funkcję sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej, a obraz z archikatedry lwowskiej znajduje się w ołtarzu głównym. Samorząd województwa podkarpackiego oraz gmina Lubaczów w tym roku organizuje 16. edycję Festiwalu Dziedzictwa Kresów, którego celem jest zachowywanie i propagowanie bogatego dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W tym roku z powodu koronawirusa odbywa się to w ograniczonej wersji. Punktem kulminacyjnym festiwalu jest msza święta kresowa, której transmisję za chwilę rozpoczniemy. Z wyjątkową oprawą muzyczną chóru i orkiestry kameralnej Nikolaus oraz oprawą liturgiczną zespołu pieśni i tańca Kresy z gminy Lubaczów. Uroczystej liturgii przewodniczyć będzie ksiądz biskup Marian Buczek, biskup senior diecezji charkowsko-zaporowskiej, a homilię wygłosi ksiądz kanonik Andrzej Stopyra, proboszcz i kustosz sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie.
Bardzo serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam z lubaczowskiej konkatedry. Za chwilę rozpoczniemy sprawowanie najświętszej ofiary mszy świętej kresowej w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów. W szczególnym czasie przychodzi nam spotykać się na modlitwie. Stan epidemii, z którym się zmagamy, wymaga od nas wyjątkowej troski o bliźniego. Dlatego też w tym roku Festiwal Kresów przybrał nieco inną formułę, kierowaną dbałością o uczestników wydarzeń. Drugi wymiar związany jest z rokiem jubileuszu stulecia urodzin świętego Jana Pawła II i wezwania, jakie nam pozostawił podczas wizyty na lubaczowskiej ziemi w 1991 roku. Wtedy to papież wołał do nas: nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, jakie Boża mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zgubić dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia. Festiwal Dziedzictwa Kresów, który przeżywamy w Lubaczowie, jest odpowiedzią na to wezwanie. Ochrona przed zapomnieniem historii, obrzędowości, tradycji kulinarnych i rzemieślniczych dawnych Kresów. Popularyzacja piękna narodowej kultury i spuścizny, jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie, oraz łączących nas chrześcijańskich więzi. To główna idea przyświecająca temu przedsięwzięciu. Dzisiejsza msza święta dzięki transmisji w telewizji Polonia łączy ze sobą kresowian w całej Polsce i poza jej granicami. Bardzo serdecznie chciałbym wszystkich pozdrowić i powitać. Najpierw pragnę powitać głównego celebransa tej mszy świętej, Jego Ekscelencję księdza biskupa Mariana Buczka, seniora diecezji charkowsko-zaporowskiej, naszego rodaka. Bardzo serdecznie witam księdza kanclerza kurii diecezji zamojsko-lubaczowskiej, księdza doktora Michała Maciołka. Witam bardzo serdecznie parlamentarzystów, a szczególnie panią poseł ziemi lubaczowskiej, panią Teresę Pamuła. Witam panią Ewę Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, panią Martę Tabaczek, przewodniczącą Rady Powiatu Lubaczowskiego wraz z radnymi. Witam pana Romana Cozaca, przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów wraz z radnymi. Witam pana Wiesława Kapla, wójta gminy Lubaczów, delegacje organizacji kresowych. To pozdrowienie kieruję na ręce pana Tomasza Kuby Kozłowskiego. Witam delegację Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Lubaczowie. Witam środowiska kombatanckie i sybirackie, strzelców i harcerzy. Witam służby mundurowe, Straż Pożarną, Straż Graniczną, Policję, naszych kochanych leśników. Witam Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, w swoim delegacie panu Piotrze Szopie. A bardzo gorąco i serdecznie witam chór i orkiestrę Nikolaus z Kraczkowej pod dyrekcją pana Zdzisława Magonia. Witam zespół pieśni i tańca Kresy z gminy Lubaczów. Witam was, drodzy mieszkańcy Lubaczowa, ziemi lubaczowskiej, i witam was, drodzy rodacy, w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Czujcie się pozdrowieni i zaproszeni na tę świętą Eucharystię, którą pragniemy sprawować także w waszej intencji, aby nam wszystkim, Polakom, dobry Bóg błogosławił, a nasza Pani łaskawa uprosiła wszelkie dary i łaski potrzebne w życiu codziennym. Księdza biskupa proszę o rozpoczęcie celebracji Eucharystii.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój wam. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, ksiądz dziekan, kustosz tego sanktuarium, ksiądz kanonik Andrzej, poddał te intencje, w których mamy się modlić, aby nasza modlitwa była przyjęta przez Pana Boga. Wiemy o tym, że jesteśmy słabi, grzeszni, upadamy, dlatego na początku Najświętszej Ofiary zawsze prosimy o miłosierdzie nad nami i o czyste serce. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających,
i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twojemu słudze rozumienie do sądzenia Twego ludu i rozróżnianie dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił, Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, a nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Pan z wami i z duchem. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezu.
Ekscelencjo, księże biskupie Marianie, czcigodni księża z księdzem kanclerzem Michałem, pani poseł, bracia i siostry zebrani w lubaczowskiej konkatedrze, która zespolona i połączona jest z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. Drodzy rodacy, wierni telewidzowie telewizji Polonia, zebrani przed ekranami telewizorów w naszej ojczyźnie i na całym świecie, wspólnie razem chcemy przeżyć tę Eucharystię. W dzisiejszą 17. niedzielę gromadzimy się na modlitwie w kresowym miasteczku w Lubaczowie, z którego do Lwowa jest niespełna 100 kilometrów. Miasta, które po wojnie zostało siedzibą arcybiskupów lwowskich, od arcybiskupa Eugeniusza Baziaka poprzez biskupa Jana Nowickiego, biskupa Mariana Rechowicza, po księdza kardynała profesora Mariana Jaworskiego, którego pozdrawiamy i zapewniamy o naszej modlitwie. To z tego miejsca Jezus dzisiaj poprzez posługę telewizji do wiernych rzesz chce przemawiać, chce pouczać, chce pocieszać. Kresowy 13-tysięczny Lubaczów, który w 1376 roku otrzymał prawa miejskie, odegrał na swoją miarę znaczącą rolę w historii Kościoła. Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym należał do archidiecezji lwowskiej. Tutaj od prawie 50 lat króluje śliczna gwiazda miasta Lwowa, Maryja. Arcybiskup Eugeniusz Baziak, opuszczając Lwów i swoją katedrę, zabrał z niej to, co było dla niego najcenniejsze, cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz składał pamiętne śluby i obrał ją za królową korony polskiej. Opiekował się nim przez cały czas swej tułaczki. Jego następca w Lubaczowie, biskup Jan Nowicki, 2 lutego 1974 roku wprowadził uroczyście obraz do prokatedry lubaczowskiej, aby tutaj Matka Boska mogła być czczona publicznie. I tak losy Lubaczowa zostały związane z tym cudownym obrazem, którego początki sięgają 1598 roku. Obraz namalowany we Lwowie przez Józefa Scholz-Wolfowicza. Okoliczności namalowania obrazu Matki Boskiej Łaskawej są smutne. 19 czerwca 1598 roku zmarła Kasia Domagalewiczówna, wnuczka Józefa Scholz-Wolfowicza. Swój ból, ale i wiarę we wstawiennictwo Matki Bożej i w życie wieczne wyraził w obrazie. Namalował go na desce sosnowej o wymiarach niewielkich 60x44. Przedstawił Najświętszą Matkę Pan, Najświętszą Maryję Pannę, tronującą wśród obłoków na tle świetlistej tęczowej aureoli. Jej postać otoczona jest kręgiem 11 główek anielskich. Aniołek zaś po prawej stronie Maryi złożył w modlitewnym geście ręce i zwraca się do małego Jezusa, którego matka ustawiła na swym prawym kolanie, podtrzymując go oburącz. W prawym rogu obrazu klęczy mała Kasia, ubrana w długą czerwoną suknię. Malarz oddał ten obraz zięciowi, Wojciechowi Domagalewiczowi, który zawiesił go nad grobem córeczki na zewnętrznej ścianie prezbiterium archikatedry lwowskiej od strony ulicy Halickiej. Obraz przyciągał ludzi cierpiących i zagubionych. Klękali przed nim i modlili się. Doznawali pociechy i uleczenia z chorób. Zauważali, że nocą jaśniał prawdziwym blaskiem. Wizerunek ten ściągał tłumy wiernych lwowiaków.
uznali go za cudowny. Arcybiskup lwowski Stanisław Grochowski polecił ten cudami słynący obraz przenieść do wnętrza kaplicy Szolców. Jednak i ona z czasem stała się za ciasna. Nie mogła pomieścić tłumów czcicieli Matki Bożej. Kierując się miłością do Najświętszej Maryi Panny oraz by uczcić pamięć Katarzyny, polecił go przenieść. Przed obrazem cuda zdarzały się nadal. Obraz ten stał się tarczą obronną Lwowa. W 1648 roku przez 3 tygodnie wojska kozackie i tatarskie pod wodzą Bogdana Chmielnickiego oblegały Lwów. Odstąpienie od jego zdobycia przypisano wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej. Król Jan Kazimierz wraz z towarzyszami wojennej wyprawy po Wiktorii pod Beresteczkiem w 1651 roku złożył u stóp Maryi z lwowskiego obrazu zdobyczne sztandary. 4 lata później kozacy znów zapędzili się pod Lwów, jednak bezskutecznie oblegali miasto, bo w tym czasie miejscowa ludność zanosiła przed tym obrazem błagalne modły o ratunek i opiekę dla miasta. Nie zawiodła się. Maryja znów pomogła ocalić Lwów. Najsłynniejszym jednak wydarzeniem historycznym były śluby króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku w latach wojny ze Szwedami. Matka Boża została ogłoszona królową korony polskiej. W formie literackiej opisał to wydarzenie Henryk Sienkiewicz w Potopie, a w formie malarskiej przedstawił Jan Matejko. O opiekę nad Polską przed tym obrazem modlił się król Michał Korybut-Wiśniowiecki w czasie wyprawy króla Sobieskiego pod Wiedeń. Gorąco modliła się tutaj Maria Kazimiera Sobieska. Gdy w 1705 roku Lwów nawiedziło wielkie morowe powietrze, czyli choroba zakaźna, lwowianie wyruszyli z obrazem na przebłagalną procesję i choroba ustała. Jedno z przysłów mówi, są 2 trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom. Pierwsze to korzenie, drugie to skrzydła. Pięknie te słowa odnoszą się do słów wypowiedzianych przez świętego Jana Pawła II na lubaczowskiej ziemi w 1991 roku, gdy nawiedził tę świątynię i odprawił mszę świętą dnia następnego dla prawie 250 000 wiernych z Polski i z Ukrainy, dla, jak dzisiaj możemy powiedzieć, Kresowian. Mówił wtedy, nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, jakie Boża mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zgubić dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia. Korzenie. Co stanowi korzenie dla nas, mieszkańców ziemi lubaczowskiej, podkarpackiej? Co stanowi dziedzictwo dla kresowego miasta Lubaczowa i dla wszystkich, którzy mają swoje korzenie na wschodnich rubieżach przedwojennej Polski? I co stanowi dla nas skrzydła? Niewątpliwie to wiara w Boga i miłość do Maryi i wierność Kościołowi. Wspomniany Jan Paweł II, którego tak często dzisiaj przywołuję, bo nie sposób nie przywoływać w roku, gdy obchodzimy 100-lecie jego urodzin, tak tutaj w tej świątyni do zebranych powiedział, tak, ogromna jest wymowa tej lubaczowskiej prokatedry. Dlaczego? Dlaczego jest tak ogromna? Ponieważ początki wiary na tej ziemi sięgają przełomu XII i XIII wieku. Ksiądz biskup Zawitkowski w jednym z kazań kiedyś powiedział takie słowa: Książę Mieszko I wbił na zawsze krzyż chrześcijaństwa w nasze polskie serce.
obok krzyża Jezusowego stanęła Maryja. Jezus, patrząc na polską ziemię, umiłował. Rzekł do matki: niewiasto, oto dziecko Twoje, Polsko, oto matka Twoja. I od tej godziny wziął ją naród do siebie. Tak też było i z ziemią lubaczowską. Od początku odbierała Maryja cześć na tej ziemi, a w sposób szczególny, gdy schronienie w murach tej świątyni po wojnie znalazł obraz Matki Bożej łaskawej lwowskiej. To o tym miejscu i o tym obrazie, w podziękowaniu za nawiedzenie tego miejsca i modlitwę przed Matką Bożą łaskawą, Jan Paweł II powiedział: niech na to wszystko, na całą naszą teraźniejszość i przyszłość, nadal patrzą macierzyńskie oczy Maryi z jej starożytnego obrazu z katedry lwowskiej, gdzie król Jan Kazimierz po doświadczeniach potopu składał swe historyczne śluby. To jest nasz skarb, to jest nasza perła, to są nasze korzenie. To są piękne karty łączące wiarę i miłość do ojczyzny. Drodzy bracia i siostry, w czym i w kim tkwią nasze kresowe korzenie, nasza tożsamość religijna i narodowa? W rzeszach wybitnych postaci, świętych i bohaterów, pisarzy i naukowców, chociażby związanych z naszą świątynią. To błogosławiony Jakub Strzemie, patron tej świątyni, założyciel archidiecezji lwowskiej. To święty arcybiskup Józef Bilczewski, metropolita lwowski w czasach, gdy poniewoli kształtowała się niepodległa Polska. To święty Zygmunt Gorazdowski, którego setną rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy, a którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w naszej świątyni. To kardynał Władysław Rubin, którego doczesne szczątki spoczywają w podziemiach tej świątyni. Lwowianin, najbliższy współpracownik papieży Pawła VI i Jana Pawła II. A naszymi skrzydłami jest pamięć i zadanie, aby to dziedzictwo przekazać na kolejne pokolenia. I temu służy ten Festiwal Dziedzictwa Kresów, temu służy cała działalność Muzeum Kresów w Lubaczowie, temu służy to miejsce modlitwy za ojczyznę w jej obecnych kształtach i w tych kształtach przedwojennych. Kresy to jest wielka wartość dana i zadana. To nasza zbiorowa pamięć o tym, co stanowi o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To jest ta mądrość, z której chcemy czerpać naszą mądrość osobistą i wspólnotową. Od ponad 1000 lat Kościół wychowuje naród polski w duchu patriotyzmu, który nie jest uczuciem, ale cnotą. Ksiądz Hugo Kołłątaj, człowiek wielkiej mądrości swego czasu, myśląc o ojczyźnie, o patriotyzmie, mówił: cieszyć się jej rozkwitem, cieszyć się rozkwitem swojego kraju i cierpieć, kiedy kraj cierpi. Bronić go, gdy jest zagrożony, i modlić się za niego. Patriotyzm jest zakorzeniony w chrześcijańskim uniwersalizmie, w miłości do wszystkich ludzi i narodów. Patriotyzm wzbogaca nie tylko własny naród, lecz także wszystkie inne narody. Rozumieją to doskonale samorządowcy ziemi podkarpackiej, którzy każdego roku tutaj przybywają, aby z mądrości maryjnej czerpać mądrość dla siebie. Zegnijmy kolana przed ucieczką grzeszników i królową Polski i posłuchajmy jej macierzyńskiej rady. Cokolwiek wam powie Syn mój, to czyńcie. On zaś każe zwyciężać złe skłonności, dźwigać się z nałogów, oczyszczać w pokucie, domaga się od nas rzetelności, uczciwości, sprawiedliwości, zaangażowania społecznego,
pracowitości, obowiązkowości, trzeźwości, troski o rodzinę. A zatem nie szukajmy Królestwa Bożego gdzieś daleko. Pochylmy się i zajrzyjmy do swego serca, a dojrzymy tam skarb, w którym jest ziarno Królestwa Bożego. Wybierajmy tylko wyłącznie to, co dobre, a zło odrzucajmy, jak w dzisiejszej Ewangelii uczynili to łowiący ryby. Wybierajmy Boga, bo w rezultacie tylko ten jeden wybór jest jedynie słuszny i to On zadecyduje o tym, jakie będzie nasze życie doczesne i jakie będzie to życie wieczne. Szukajmy zatem Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Amen. Wyznajmy naszą świętą katolicką wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Naszym skarbem jest Królestwo Niebieskie i mamy go szukać w naszym codziennym życiu. Pan Bóg chce udzielić nam swoich łask. Prośmy Go w naszych potrzebach. Jezus powiedział do uczniów: kiedy będziecie się modlić, mówcie: naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawinił. Za Kościół powszechny, aby z Ojcem Świętym Franciszkiem i obecnym wśród nas księdzem biskupem Marianem był znakiem i narzędziem zjednoczenia wspólnoty chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Święty Jan Paweł II przypomina nam: niech wspaniałe świadectwo miłości ojczyzny i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wezwaniem do zbiorowego poświęcenia się narodowym celom. Za naszą ojczyznę, by była silna mądrością swych obywateli, zaś rządzący niech kierują się zasadami uczciwości i sprawiedliwości, dbając o powierzone im społeczeństwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Święty Jan Paweł II, niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli. Za organizatorów i uczestników Festiwalu Dziedzictwa Kresowego oraz wszystkich działaczy kresowych, którzy w różnych formach starają się dla prawdy historycznej zachować pamięć o kresach w
świadomości narodu i świata. Ciebie prosimy. Najwspanialszy Stwórco, pomagaj napełniać nasze serca swą nieomylną wolą odrodzenia prawdziwej jedności i mocy, która uczyni nas silniejszymi i doskonalszymi. Za rodaków, którzy pozostali za wschodnią granicą na ziemi swych przodków i mimo licznych trudności ocalają od zapomnienia polską tradycję, język i kulturę, by cieszyli się wolnością i szacunkiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dziś oddajemy hołd i czcimy pamięć naszych bliskich zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, a przede wszystkim tych, którzy zostali pomordowani przez nacjonalistów Soun i UPA. Za tych zamęczonych w miejscach znanych i nieznanych ziemi wołyńskiej, tarnopolskiej, lwowskiej i innych. Oraz za tych uczciwych i prawych obywateli II Rzeczypospolitej narodowości ukraińskiej, którzy zginęli ratując swoich sąsiadów. Przyjmij ich, Boże, i daj im zbawienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Sprawiedliwość Boża bardzo różni się od ludzkiej. Bóg usprawiedliwia wielu niesprawiedliwych dzięki dobrym uczynkom jedynego sprawiedliwego. Za nas tu modlących się, abyśmy zawsze szanowali godność drugiego człowieka, poszukiwali dróg pojednania, szacunku i cierpliwego rozwiązania trudności, nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale i ze względu na naszych potrzebujących braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, wierzymy, że wysłuchujesz naszych prośb. Dziękujemy Ci za to, że nam dopomagasz w codziennym naszym życiu. Przyjmij te dary wysłużone przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków.
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech pan przyjmie ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które ci składamy z twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego, mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi,
spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem, obecnym wśród nas biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Piotrem i Pawłem, ze świętym Stanisławem biskupem, z błogosławionym Jakubem, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie lub imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcą, i nie wiesz nas na poruszenie, ale nas zbaw gode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
którego niebo objąć nie może. Jak od mizerny przed Twą możnością swoje skierwanią klękam z radością. Jak od mizerny przed cieszę się wielce z tej boskiej chwały. Niech Ci się kłania z niebem świat cały. Cieszę się wielce z tej boskiej chwały. Niech Ci się świat cały.
Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zanim udzieli nam ksiądz biskup pasterskiego błogosławieństwa na zakończenie Eucharystii, chciałbym bardzo serdecznie podziękować telewizji Polonia za tę transmisję dzisiejszej mszy świętej z lubaczowskiej konkatedry. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej mszy świętej, za wspólną modlitwę, za to doświadczenie także tego kresowego miejsca, jakim jest Lubaczów, z obrazem Matki Bożej łaskawej, której za chwilę wszystkich was pragnę zawierzyć w jej matczyną opiekę. Dziękuję na ręce pana wójta za całe dzieło festiwalu kresowego, za to dziedzictwo, które jest pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Wszystkich, którzy łączą się z nami, zapraszam każdego roku w ostatni tydzień miesiąca lipca do Lubaczowa, na ziemię lubaczowską, bo warto wtedy przyjechać i warto doświadczyć piękna tegoż festiwalu. W tym roku wyjątkowo trochę okrojonego ze względu na sytuację. Dziękuję księdzu biskupowi, dziękuję księżom koncelebransom na ręce księdza kanclerza Michała Maciołka. Dzisiaj także wspomnienie Joachima i Anny, wszystkie babcie i wszystkich dziadków, ale także wszystkich kierowców chcielibyśmy zawierzyć w opiekę naszej Pani łaskawej, wszystkich chorych, cierpiących, wszystkich lękających się o swoją przyszłość. Niech Matka Najświętsza ma nas w opiece. Dziękuję chorowi i orkiestrze Nikolaus z Kraczkowej na ręce pana Zdzisława Magonia, dyrektora i dyrygenta tegoż chóru i orkiestry. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Mówią na wschodzie, że w Europie macie zegarki, u nas jest czas, ale dzięki Bogu udało się nam w czasie zmieścić i telewizja również będzie zadowolona i telewidzowie. Niech Pan Bóg nam błogosławi, abyśmy potrafili przetrwać i przeżyć tą pandemię, zwracać się życzliwie do siebie, a On niech nam błogosławi i dzisiaj, i na przyszłość, aż do następnego festiwalu. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
Nasza transmisja mszy świętej z konkatedry Zamojsko-Lubaczowskiej pod wezwaniem błogosławionego Jakuba w Strzemie z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskowej powoli dobiega końca, ale nie kończy się Festiwal Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie. Warto dodać, że dziś o godzinie 17 na skwerze obok Poczty Polskiej odbędą się spotkania z kulturą żydowską, gdzie zagra zespół Szolem z Krakowa. Wieczorem w cerki pod wezwaniem świętego Mikołaja zaśpiewa męski chór Karios z Lubina. A jutro środowiska kresowe spotkają się na debacie Kresy w polskiej świadomości narodowej. Żegnając Lubaczów, żegnamy archidiecezję zamojsko-lubaczowską i zapraszamy Państwa na nasze kolejne transmisje, ta najbliższa już za tydzień. 2 sierpnia o godzinie 13 mszę świętą transmitować będziemy z kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łapach. 9 sierpnia o godzinie 13 mszę świętą transmitować będziemy z kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi. W imieniu redakcji przygotowującej transmisję mszy świętych w Telewizji Polskiej życzymy Państwu dobrej niedzieli. Szczęść Boże!